Zrobiła. Kapitanie? Co znowu? Kapitanie? W beczce z jabłkami zaległy się robaki. Niech równowaga będzie przeklęta. Najpierw sztorm, a teraz to. Czy te plagi nigdy się nie skończą? Pokaż. A zakażony tyłek ciała, masz rację. Nie ma wątpliwości, to robaki, żarłoczne wołki zbożowe, które z głodu rzuciły się na jabłka. Z tego co widzę, to tylko jedno jabłko było robaczyne. A, ale mogę się mylić. Dobrze, że go złapałaś, zanim się rozmnożyły. Muszę natychmiast iść i przebrać resztę jabłek. Trzeba je uratować. Jak on ci nie schodzi. Co tyle? Tego kto? To kompas spirytualny, który wskazuje północny piekło magiczny. Co ten papier odchodzi? Nie idę, co to jest z papierkiem jakimś? Nie wiem. A się pewnie dowiem. Dobra, nie pozwoliliśmy się na tego. Pozwoliliśmy się tego pana kapitana. Zaraz to stąd. Może zrobić. Czy chcesz, żebym wyręczyła cię przez chwilę przy kole sterowym? To chyba nie jest najlepszy pomysł. Co w tym trudnego? Trzeba je tylko trzymać prosto, prawda? Właściwie przydałaby mi się przerwa na rozprostowanie nóg. Dobrze. Ale niedługo wrócę. A jeśli coś się stanie, to po prostu zawołaj o pomoc. Oczywiście. Dzięki. Aha. Co teraz? Aha. No nie. Przecież od razu by się zorientowali, że zmieniłam kurs. Muszę wymyślić coś innego. No co? Czy to... koło? Tak to się nazywa? Co mam zrobić? Ukazał łeś? Chyba nie ma go w pobliżu. Powinnam spróbować później. Dobra, nie wiem. Wiatr jakiś ustawić. Nie wiem. O! Jeśli kompas wskazywał w tamtym kierunku, gdy mieliśmy kurs na Alezję, a teraz wskazuje w tym kierunku. Po prostu to powieszek. Użyj mocy, April. Kto tu jest wybrańcem? Tak, ja jestem wybrańcem. Stan, możesz mi pomóc? Czyli April jest wybranką? Wybraną? Oj, coś jest. Czekaj, coś jest, no to co? Coś ciekawego. Muszę zaczynać brać tego powietrza. Dobra, następna. Trochę mi już lepiej, choć trochę mnie to martwi, bo wcale nie mam się zamiaru do tego kołysania przyzwyczaić. A zdecydowanie jestem szczurem lądowym. Lubię czuć ziemię pomiędzy palcami, jak mawiają bandę. Kapitan niedawno rozkazał nawigatorce, żeby zmieniła kurs. Chce w ten sposób uciec przed sztormem. Pewnie zależy mu na dobrze swojej załogi. Ale ja muszę myśleć o reszcie świata. Muszę się dostać na Alais, czyli na tą Alezję i to wszystko. Czas ucieka, a ten sztorm chaosu jest tylko zwiastunem gorszego nieszczęścia. Dlatego użyłam talizmanu, którym dostałam od Tobiasa i powiesiłam go na kompasie. Chyba udało mi się ich oszukać i skłonić do powrotu na stary kurs. Teraz modlę się, żeby nikt się nic
nic nie zauważył, zanim będzie za późno i żeby sztorm nas nie dogonił. Do tej pory szczęście mi sprzyjało. Mam nadzieję, że to się w najbliższej przyszłości nie zmieni. Błagam! Dobra, okej, przeczytane. I co teraz robimy? To kompas spirytualny, który wskazuje północny piwór magiczny. Co to mam wziąć? Mam nadzieję, że ten talizman wpłynie na wskazanie kompasu i tam daje zmieni kurs. No, zmieni kurs. Przepraszam. Nie. To ja nie powinnam ci oddawać koła. Dobrze, że znowu.